bułeczki z krzyżykiem to znak rozpoznawczy brytyjskiej Wielkanocy. W Królestwie święto traktowane jest raczej jako długi weekend i nie obchodzi się. No, mamy dzisiaj kolejny piękny dzień. Piękny weekend. No proszę Państwa, ale gdybyśmy latali tylko przy pięknej pogodzie, to lotnictwo praktycznie by nie istniało. Ale jacyś mądrzy ludzie wymyślili różnego rodzaju urządzenia i procedury, dzięki którym nawet przy gorszej pogodzie możemy latać. Tam nad chmurami zapewne jest piękne słoneczko, więc do samego przelotu ta pogoda nam nie przeszkadza. No, ale jeżeli mamy wystartować albo wylądować, to potrzebne już jest coś więcej. Member 934 Papa, descend to 5,000 feet on Hofkirchen H1014. After Hof cleared RNP approach, runway 08, further descend after Hof. RNP to 5,000 1014 and after Hotel Oscar Foxtrot, I'm clear to approach November 934 Papa. Tak, czyli już mamy zgodę de facto na wykonanie procedury. Zobaczcie, moi drodzy, jesteśmy na Babicach. Pogoda jest jaka jest. No pytanie, czy z tego lotniska można wystartować i czy można na nim wylądować. Popatrzymy na minima, które wynoszą 2x2, żeby łatwo zapamiętać, czyli 200 metrów na 2 km, czyli około 600 paru stóp podstawy i 2 km widać. Widać? No widać. Czy jest 600 stóp podstawy? No pewnie jakoś na granicy. Czyli co? Można wystartować. No można, można. Tylko problem polega na tym, że już po kręgu się nie da latać, bo krąg jest na wysokości 1800 stóp. No ale wystartować można. A dlaczego nikt nie startuje? Bo żeby wystartować, to trzeba złożyć plan ifrowy i bardzo szybko uzgodnić ze zbliżaniem wznoszenie już w warunkach IMC, bo wpadniemy na warunki IMC bardzo szybko. Gdyby takie lotnisko jak Babice miało procedurę odlotową i dolotową i procedurę lądowania według RNAW-u, według RNP, no to w zasadzie mogłoby być absolutnie alternatywnym dla Okęcia i Modlina lotniskiem na potrzeby małego lotnictwa. No i skręcaj. Wjeżdżamy w chmureczki. Latamy po kwadracie. Na tych 3800 będziemy niestety w chmurkach. Docenia się nie spodziewam, ale jest zero, więc pitotkę. A może i nam trochę, patrzcie. Chmury i od razu zero. Te urządzenia i procedury, o których wspomniałem, to tak zwane podejścia instrumentalne. Na pewno Państwo o nich słyszeliście. Na pewno nieraz oglądaliście zdjęcia, czy zwłaszcza filmiki o tym, jak samolot, za którego oknami nic nie widać, przebija się przez chmury i nagle cyk,
ukazuje się pas i samolot bezpiecznie ląduje. Mamy różne tego typu podejścia. Najbardziej popularny to oczywiście ILS, Instrument Landing System, ale jest bardzo dużo tych podejść. Jest VOR, czyli lądowanie według radiolatarni, jest tak zwany MSL, czyli Microwave Landing System. Głównie w Stanach, w Europie nie widziałem takiego. Są wreszcie bardzo starodawne NDB-y, na które kiedyś się lądowało, w tej chwili już w zasadzie nie funkcjonują. Ale są też podejścia instrumentalne, które opierają się wyłącznie na, albo prawie wyłącznie, na nawigacji satelitarnej. Number 993 for Papa for information in 12 o'clock position by 4 miles is a rescue helicopter moving northbound indicating 2700 feet. Thank you for information. I'm in the IMC anyway, so November 993 for Papa. Then the helicopter should be below the clouds. Thank you. Jest trochę podziału w tych podejść proceduralnych. Ja na moje potrzeby bym powiedział o takich dwóch podziałach. Jeden to jest podział na tak zwane podejścia precyzyjne i podejścia nieprecyzyjne. Mówiąc jak najprościej, podejścia precyzyjne to są takie, które prowadzą nas do pasa, zarówno jeśli chodzi o track, o kierunek, jak i również o zniżanie. Natomiast podejścia nieprecyzyjne to takie, które zapewniają nam wyjście na kierunek pasa, ale już jeśli chodzi o wysokość, pilot musi tutaj włożyć więcej pracy i to prawidłowe zniżanie w dużej mierze zależy od pilota. Drugi podział, szczerze mówiąc, to nie wiem nawet, czy taki podział jest gdzieś tam oficjalnie wskazywany, ale drugi podział, o którym chciałem powiedzieć, to podział na podejścia, które są oparte na infrastrukturze naziemnej. I tutaj właśnie mówimy o ILS-ie, o VOR, o NDB, o lokalizerze. I podejścia, które nie są oparte o infrastrukturę naziemną, natomiast są oparte o GPS, o nawigację satelitarną. Miernik November 993 for Papa, I'm on a final. Yeah, roger, contact tower 124355 now, tschüss. 124355, tschüss, thank you sir. Half tower, good afternoon, November 993 for Papa. I'm established on final. November 993 for Papa, half tower, hello, confirm establishment final runway 08. Sorry, of course, affirmative, 08. November 993 for Papa, wind 150 degrees 7 knots, runway 08, clear to land. Clear to land, runway 08. Dobra, zmierzamy. Co tu dużo mówić, lotnictwo poszło w kierunku nawigacji satelitarnej. Właściwie dzisiaj lata się głównie na bazie tej nawigacji. Dzięki
różnym systemom satelitarnym, chociaż my używamy głównie GPS. Możemy w zasadzie wykonać bardzo precyzyjny przelot na danej trasie dzięki 24 satelitom systemu GPS, które pokrywają w zasadzie całą Ziemię. O rosyjskim systemie nie będę wspominał, niech go piekło pochłonie. Dzięki tym 24 satelitom, które tworzą system GPS, my dzięki urządzeniom, które mamy zamontowane na pokładach naszych statków powietrznych, możemy już bardzo dokładnie, z dokładnością co do przysłowiowego metra, określić nasze położenie w przestrzeni. No, warunkiem jest to, że musimy nawiązać połączenie z co najmniej 4 satelitami. Dzięki temu nasze położenie jest określane bardzo precyzyjnie. Co więcej, okazuje się, że dzięki temu systemowi możemy operować również na lotniskach, które nie mają żadnej infrastruktury naziemnej, ale mają właśnie opracowane procedury nawigacyjne oparte o GPS. Was to jest minimum? Altitude. Zwalniamy. Klapy. Ready to copy. Podwozie. W wozie wyszło po 3 godzinach, to dobrze. Trochę jesteśmy wysoko, ale próbujemy. Światła. Das ist ein Flugtest. Wir gehen später nach Nürnberg, im Moment von Upala und dann in die TRA 308 und initially Level 310 und danach Level 3. Affirm. Also jetzt erstmal Upala und dann Derox Talek. Requested level 310, 6719er and after Upala initially level 360. Climb level 130 and approaching minimums. Minimums. Continue. November 4 Papa, vacate at the end of runway to the right via Alpha to the left. Vacate via Alpha, November 4 Papa. Okej, okay, ale może przejdźmy już do konkretów, jeśli chodzi o podejścia oparte o system satelitarny. Podobnie jak w przypadku podejść konwencjonalnych, możemy je podzielić na te, które zapewniają nam zarówno kierunek, track, jak i ścieżkę schodzenia. Te podejścia to tak zwane podejścia APV, czyli Approaches with Vertical Guidance. I druga kategoria to podejścia, które zapewniają nam tylko kierunek, czyli podejścia LNAV. To trochę przypomina, jakbyśmy podchodzili wyłącznie na localizer. Musimy sami zadbać o ścieżkę schodzenia.
Jeśli chodzi o podejścia APV, czyli podejścia, które mają nam zapewnić ścieżkę schodzenia, to tutaj możemy taki podpodział uczynić, a mianowicie możemy mówić o podejściach LPV i podejściach LNAV-VNAV, LNAV/VNAV. Czym one się różnią? Jeśli chodzi o podejście LPV, to ono tym się różni od podejścia LNAV-VNAV, że zapewnia nam dokładniejszą nawigację, a to jest związane z takim dodatkowym pojęciem SBAS, czyli Satellite Base Augmentation System. Co to jest ten augmentation? Gdyby tłumaczyć na polski, augmentacja pewnie bardziej kojarzy nam się z dentystą, który ugniata nam plombę, czyli jakby ją zagęszcza. I ta augmentacja to jest właśnie zagęszczanie tej dokładności, czyli im bliżej znajdujemy się lotniska przy takim podejściu, tym nasza nawigacja satelitarna jest dokładniejsza. Jak to się dzieje? Ano właśnie ten system SBAS powoduje, że pewne komponenty, które jednak muszą znajdować się na Ziemi, wspominałem o tym wcześniej, że mówiąc o tym, że podejścia GPS-owe nie wymagają infrastruktury, to w przypadku pewnych podejść ta minimalna infrastruktura jest wymagana i tutaj właśnie w przypadku SBAS-u to są określone, nazwijmy to markery, urządzenia, które znajdują się w określonych punktach na Ziemi, dzięki którym cały system jest w stanie zweryfikować, czy to, co mówi nam system satelitarny, na pewno jest dokładne. Jeżeli nie jest, to w razie czego wprowadza pewne poprawki w oparciu o fizyczne elementy znajdujące się na Ziemi. Nie ma się co oszukiwać, że ta dokładność GPS-u w czasach, kiedy mamy do czynienia zarówno z wojną kinetyczną, która ma się na przykład na Ukrainie, ale właściwie cały świat jest objęty różnymi rodzajami wojen, w szczególności wojną cyfrową, elektroniczną. I system satelitarny jest jednym z celów takiej wojny. Słyszymy ostatnio dość często o tak zwanych zakłóceniach sygnału GPS. No, to może się wiązać z ingerencją w zegar satelity, z dosłowną ingerencją w określone dane. No i wtedy się okazuje, że ten czysto satelitarny sygnał nie pokrywa się z rzeczywistością. Ten system augmentacyjny w określonych warunkach jest w stanie to zweryfikować. W normalnej sytuacji ta augmentacja jest potrzebna właśnie do tego, żeby to nasze podejście LPV no było w zasadzie równoznaczne i tak dokładne jak ILS. Znawcy tematu oczywiście powiedzą, że to nie jest dokładnie to samo, bo rzeczywiście nie jest. Natomiast z takiego czysto praktycznego punktu widzenia to pilot lecący w automacie nowoczesnym statkiem powietrznym w zasadzie nie odczuwa różnicy. Ten samolot sprzężony z autopilotem prowadzi go bardzo dokładnie na podstawie GPS-u, tak jakby w zasadzie wykonywał podejście po ILS-ie. Co to właściwie jest ten RNP? Tłumacząc ten skrót, Required Navigation Performance. Tak naprawdę oznacza to, że dysponujemy na pokładzie statku powietrznego takimi urządzeniami, które zapewniają nam odpowiednią wydajność i dzięki tym urządzeniom my samodzielnie na podstawie sygnałów z satelit jesteśmy w stanie określić swoje położenie w przestrzeni.
Cechą, a właściwie wymogami, żebyśmy mieli do czynienia ze spełnianiem warunków na przykład do podejścia RNP, to jest po pierwsze taka cecha, że ten system, który znajduje się na pokładzie naszego samolotu, musi monitorować przebieg naszego lotu. To po pierwsze, ale po drugie musi nas ostrzegać, jeżeli ten lot jest w jakikolwiek sposób zaburzony, czyli samolot nie do końca znajduje się tam, gdzie powinien, powinien nam ten system o tym powiedzieć jako pilotom. I wreszcie, żebyśmy mogli mówić o spełnieniu wymagań, to jest taki wymóg, żeby ta określona dokładność tej naszej nawigacji występowała przez 95% całego lotu. Jeżeli nie ma tych 95%, no to wtedy nie możemy mówić o spełnieniu wymagań do na przykład właśnie podejścia RNP. No, dawno nie miałem okazji lądować w AirNavie. A ponieważ tutaj jest tylko AirNav, lotniseczko malutkie, ale w pełni wyposażone, no to było lądowanie w AirNavie. Zobaczmy. 12 euro za lądowanie. Do 4 godzin się nie płaci za żaden postój. Paliwo w bardzo przyzwoitej cenie. 2,60 za litr, tyle co w Polsce. Pan pomaga tankować, później prowadzi pilota, który chce odpocząć do takiego fajnego lunchu, jak widać, gdzie jest wszystko, sowki, kawki, herbaty, coś do zjedzenia. Jeżeli ktoś nie ma komputera, to jest tutaj komputer, żeby sobie zrobić briefing. Jest taki fajny zwyczaj na niektórych lotniskach, że wykładają książkę, jak w niektórych muzeach, pamiątkową, albo przytulnie papieża. Więc można się wpisać, napisać skąd się przyleciało, powiedzieć, napisać czy nam się podobało i, no i zostawić po sobie pamiątkę, co mniejszym uczyniłem. Dobra, lecimy dalej. Weźmiemy sobie na drogę coś do picia. Tutaj jest takie różne napoje. Można sobie wziąć. Tylko trzeba... Tu jest pudełeczko, kasa. Wrzucamy 1,5 euro. Mamy. Norman 9934 Papa Hof Tower, hello. Are you ready to copy, you're clear? I'm ready to copy. November 4 Papa, you are cleared to Mike November Delta via Kulok 1 Sierra departure, flight plan out. Weather 1 climate initially flight level 60, squawk 7424. I'm cleared to Mike November Delta departure Kulok 1 Sierra. Initially, flight level 60, squawk 7424. November 4 Papa, read by correct. November 4 Papa, wind upon contact mini crater 129.525, wind 140 degrees, 10 knots, max 14 knots, runway 08, cleared for takeoff. Wind airborne 29.525, clear for takeoff, runway 08, November 4 Papa. Good afternoon, Sakato, my name is Mr. 3-4 Papa,
2800 climbing, 6000 squawk, 7424. Włączyć. November 993 for Papa, when passing altitude 5000 feet, proceed to Eckput. Echo Kilo, Papa Uniform Tango. Okay, thank you. So 5000 and Eckput. November 993 for Papa. Tak, na szczęście powinniśmy być w słońcu, mamy krótki lot, więc już nie ma się co tam pchać za bardzo. Wyżej. A już jesteśmy. 4000 już jesteśmy w słoneczku.